Pierwszy dzień września tym razem zapamiętają nie tylko uczniowie. Wszystkich tych, którzy podróżują po Katowicach zarówno koleją, jak i samochodem, czekają olbrzymie zmiany. Mówiąc wprost, utkniemy w korkach. We wrześniu rozpocznie się największa inwestycja infrastrukturalna nie tylko w naszym regionie, ale także kraju. Przebudowane zostaną tory, przejazdy, wiadukty. Zmieni się dworzec w Katowicach, a to oznacza, że czeka nas Armagedon. Magda Sincewicz. Teraz jest tu jeszcze spokojnie, ale już niebawem te miejsca przeobrażą się w plac budowy. Bagienna od 9 września, Graniczna 16, Mikołowska 23 i Kłodnicka od 30 września. Co to oznacza? Dużo korków, nerwy i będą przeklinać ludzie. Słyszałam, no niestety niewiele właśnie, tylko że z początkiem września ma być zamknięte i remontowane. No ale raczej powinno być ciężko, szczególnie dla osób dojeżdżających tutaj do pracy albo wyjeżdżających z Katowic do innych miast. Jak zapewniają przedstawiciele kolei, mimo trudnych warunków dołożą wszelkich starań, by ten niełatwy czas miał jak najmniejszy wpływ na komfort pasażerów. My dostaniemy zdecydowanie mniejszą ilość możliwości wjazdu na stację Katowice jako Koleje Śląskie i będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam, każdego z naszych pasażerów z końców województwa, dowieźć do Katowic. Dlatego takie rozwiązania, jak chociażby od 1 września wprowadzamy pociągi, które pojadą od Oświęcimia, będą musiały się zatrzymać w Mysłowicach. Tam nasi pasażerowie przesiądą się na pociąg Kolei Śląskich, bądź to Polregio, który wjeżdża do stacji Katowice. To spowoduje, że całkiem prawdopodobne będą opóźnienia. Ze względu na trwające roboty, rozkładu jazdy nie będzie można zaplanować, jak teraz, z półrocznym wyprzedzeniem. Będzie modyfikowany na bieżąco. W miejscach przesiadek czuwać będą stewardzi, którzy udzielą niezbędnych informacji lub wesprą osoby z niepełnosprawnościami. Będą fazowane zmiany, zamykane te wiadukty i wspólnie z miastem i wspólnie z organizatorami transportu miejskiego ustalamy i dla tych czterech wiaduktów, które będziemy zamykać we wrześniu, ustaliliśmy zarówno zmiany w organizacji ruchu, jak i zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, żeby efekt tych czasowych utrudnień był możliwie mało odczuwalny dla mieszkańców Katowic. Pociągi pojadą inaczej od 1 września. Z kolei zmiany w organizacji ruchu drogowego zostaną wprowadzone od 9 września. Koszt katowickiego kontraktu to około 4 miliardy złotych. Z kolei przebudowa całego węzła na linii E65, biegnącego od Warszawy po granicę z Czechami, to ponad 7 miliardów złotych.